Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Łukasz, kanał 1:1 i dzisiaj mam dość nietypowy odcinek, ponieważ będzie to odcinek na temat oszczędzania pieniędzy. Podobny odcinek zrobiłem na temat kurczaka chyba 10 miesięcy temu, więc pomyślałem, że fajnie będzie teraz wrócić do tematu przed świętami, ponieważ ta maszyna, którą pokrótce omówimy, pozwala nam zaoszczędzić dużo pieniędzy po świętach, jak i zarówno przed świętami, jeśli mamy masę produktów w lodówce, one się nie mieszczą, jak i również, gdy chcemy przechować produkty po świętach, ciasta czy inne rzeczy, na które w ogóle nie mamy ochoty, po prostu jak patrzymy na nie, jest nam niedobrze. A więc tak, Food Saver jest to zgrzewarka próżniowa, która umożliwia nam tak naprawdę przechowanie produktów na dłużej. Jest to maszyna, która wydłuża żywotność warzyw, mięs, czegokolwiek, co będziemy jakby chcieli zgrzać próżniowo. Ogólnie to mam problem, jak to przełożyć na język polski. Zgrzewanie produktów, food saver po prostu. Powiedzmy, że food saverować to znaczy wydłużać żywotność produktów, ponieważ bardzo trudno mi to jest to przełożyć na język polski i co chwilę się do tego odwoływać. Ale food savery są już na naszym rynku dostępne naprawdę bardzo długi czas i chciałem Wam powiedzieć, że najtańszy food saver na rynku chodzi po około 99 zł i ma podstawowe funkcje, która polega naprawdę na wysysaniu powietrza z worków. Z worków, które wyglądają w ten sposób. Mamy tutaj taką rolkę i po prostu tniemy ją na daną długość, na przykład na coś takiego. Także mam tutaj kilka worków właśnie przygotowanych pod zgrzewanie kilku produktów. Tu akurat przygotowałem naszynkę, to jest taki no, dość mały. Także bierzemy nożyczki, tylko ucinamy w danym miejscu na wielkość danego produktu, który będziemy chcieli sfutsaverować. Wersja podstawowa ma tylko wysysanie powietrza. Kolejne wersje będą droższe, ponieważ będą miały rozmaite funkcje w zależności tak naprawdę od potrzeb konsumenta. Ten foodsaver, który mam, on kosztował około 399 zł. Plus do niego były dołączone dwa takie worki plus pompka. Taka, która pozwala nam wysysać powietrze z pojemników albo z takich worków, które mają właśnie tą dziurkę. Dobra, także może przejdźmy teraz po krótkiej prezentacji do funkcji i tak naprawdę zalet naszej maszyny. No, po takim krótkim prowadzeniu myślę, że z food saverujemy kilka rzeczy. Pokażę Wam, jak to się robi, na czym to polega. No i czy warto coś takiego zainwestować. Zobaczycie sami. Ja tutaj tylko demonstruję, co posiadam, jak oszczędzam, jak moje dziadowanie, można powiedzieć, ewoluowało do pewnego poziomu. Także spoko. Aby coś foodsaverować, będę się posługiwał tą terminologią, ponieważ mi jest wygodniej. Musimy otworzyć naszą paszczę foodsavera. Tutaj mamy taki jakby specjalny zielony ociekacz. Jak mamy coś mokrego w środku, czy jakieś są warzywa mokre, czy po prostu kurczak, żeby nam się wszystko wyssało, ta woda musi ociec, dlatego mam tutaj właśnie taką jakby tackę ociekową, małą rynienkę. A więc wkładamy worek teraz taką tą szorstką stroną do spodu. Dobra, musimy zobaczyć, okej. Okay. Gitara, następnie dźwignia w dół. No i przycisk, który umożliwia nam jakby sklejenie worka, czyli go naciskam. To około trwa 15-20 sekund, nie więcej, także trzeba chwilę jeszcze poczekać. Ok, gotowe. Dobra, dźwignia do góry. Z tej perspektywy widać to lepiej. To jest właśnie ta linia zgrzana przez nasze urządzenie. Dobra, naszą papierkę wkładę do worka. Mam nadzieję, że coś się zmieści.
Wydaje mi się, że powinien być na tyle pojemny. Okej. Okay. Czy to nie będzie problemu. Czy tylko wytrę go do góry. Bomba. No dobra. Także sfoodsaverujmy naszą paprykę. Dobra. Zamykam dźwignię. I naciskam ten przycisk, który umożliwi nam wyssanie powietrza. Naciskam przycisk. Okej. Okay. Także jest to trochę głośne, ale wiemy, że powietrze zostało wyssane tak naprawdę z worka. I teraz maszyna automatycznie nam ten worek zgrzewa. Słyszymy teraz takie pyk, pyk, pyk jakby. Okej, okay. Światełko przestało migotać, teraz wiemy, że powietrze jest wyssane i worek powinien być całkowicie zgrzany. Dobra, dźwignia na góry. No i nasza papryka jest sfoodsaverowana. Jak nie będę jej używał, mogę teraz po prostu wrzucić ją do zamrażarki. Albo do komory chłodnej, do lodówki. Będę mógł ją trzymać przez długi, długi czas. Spoko. Tutaj jeszcze mam dwie rzeczy, których na pewno nie będę jadł przez najbliższy czas, a mianowicie reszta sałaty. Tutaj widzę już usycha mi liść oraz pietruszka. Także utniemy teraz worek. Mam nadzieję, że taki wystarczy. OK, a więc grzejemy najpierw jedną stronę. Dobra, pietruszko już jest w środku. Teraz muszę prosto worek ustawić. Chyba troszeczkę za mało tak naprawdę uciąłem. Ten worek jest za mały, to jest akurat moja wina, no może jak bardziej ubiję do dołu tę pietruchę. Okej, okay, teraz powinno pójść. Czasami się nie uda, mam nadzieję, że mi się nie uda, to wam pokażę po prostu jak to wygląda, jak się nie zasysa. No i tu się nie zasysa, także... Muszę jeszcze bardziej to ugnieść. Okej, może teraz. Okay, to już idzie ładnie. Okej, taki jest dźwięk, jakby ktoś po prostu wysysał nam powietrze z płuc. Nie wiem, po prostu jakby ktoś się... Wiecie, o co mi chodzi, po prostu jakby... Uchodziło w czegoś życie, głupio to brzmi, ale no takie są moje konotacje, gdy o tym myślę. Okej? Okay? O, idealnie. Dźwignia do góry. No i nasza pietrucha jest fucy wyrwana. Widzicie? Możemy ją użyć za jakiś czas. Dobra, jeśli chodzi o używanie pojemników, ja wam pokażę... Na przykładzie sałaty. Mam nadzieję, że będziecie mogli zauważyć, jak powietrze wychodzi z pojemnika. Także adapter. Kładę do góry. Teraz adapter kładę tutaj. Wężyk idzie w to miejsce. Ok, przekręcamy na bok. Pojemnik jest zasany, jak widzicie, powietrza w nim nie ma. Także jak uwolnimy teraz powietrze, przekręcimy dźwignię tak naprawdę na pozycję tam, gdzie jest jakby kłódka otwarta,
to powietrze całkowicie nam wyjdzie z naszego pojemnika. Pokaż wam, odkręćmy. O. I już właśnie ten silikonowy jakby guziczek nie jest wklęśnięty. Okej, okay. Tak to wszystko wygląda z tej perspektywy. Także kilka rzeczy, które z FoodSaverowałem. Mamy tutaj kiełbasę kindziów, szynka jakaś z Biedronki, jedna, druga, której nie jadłem, no już się zakończyła. Jakaś kiełbasa to jest Dino, nasza pietrucha, plus papryki. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że sobie wyrobiliście jakieś zdanie na temat FoodSavera, na temat tego, czy warto coś takiego mieć, czy warto inwestować. Możecie zerknąć na stronę producenta foodsaver.pl, o ile dobrze pamiętam. Link do strony prześlę wam, udostępnię w zasadzie w opisie. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.